Mariusz Pudzianowski przed KSW 70, witam serdecznie. Witam, cześć. Słuchaj, nie wiem, czy Piotrek mnie nie wprowadził w błąd, natomiast czy to prawda, że dłużej trenujesz MMA niż trenowałeś, niż startowałeś w strongmanach? Tak, jest to prawda. W strongmanie startowałem chyba zawodowym, jak się nie mylę, koło 11 lat. 11 lat startowałem zawodowo strongmana i w pewnym momencie w 2010 roku, w marcu, 10 marca, powiedziałem dosyć, chłopaki, to jest mój ostatni zawodowy start, wygrałem Puchar Polski i się tak to skończyło, a w MMA już jestem 13 lat, w maju, na początku maja minęło 13 lat, jak wszedłem na salę, wiadomo, że w grudniu były te pierwsze walki, ale kiedy wszedłem na salę i zacząłem trenować MMA, 13 lat już minęło. To już bardziej pełnoprawnym zawodnikiem MMA nie możesz być. Wiesz co, ludziom się nie dogodzi, bo przyszedłem z jakiegoś tam sobie innego sportu. Jedni powiedzą, że jestem pełnoprawnym, drudzy uszczypliwi powiedzą, że wielki, napakowany, coś tam, więc ludziom się nie dogodzi. Ile ludzi, tyle będzie opinii. Michał Materla, tak go tutaj podpytywaliśmy, bo już z nim mieliśmy okazję porozmawiać, mówił, że pamiętał twoją pierwszą walkę, stał wtedy przy ringu, twierdzi, tam w Łodzi sobie oglądał ten twój pojedynek i przyznał nam, że nie do końca był przekonany, czy przetrwasz aż tyle w tym MMA i czy będziesz tutaj aż tak długowiecznym zawodnikiem. Zresztą też, jak powiedział, nigdy nie przypuszczał, że w ogóle będzie z tobą rywalizował. Jak teraz tak patrzysz na to, na tej przestrzeni lat, jak ty to wszystko oceniasz? Rzeczywiście też myślałeś, że tyle to potrwa? Wiesz co, to, że jestem uparty i zawzięty, to ja już od bardzo dawna wiem, ale że uda mi się ten organizm, w pewnym momencie był okres takiego załamania też, bo myślałem, że to po prostu jest to niemożliwe. Oglądam innych zawodników, robią 3 razy 5 minut, kończą tą walkę, stają i robią wywiad, a ja kończę walkę i wychodzę ledwo, albo mnie wynoszą z tej klatki, więc po prostu dla mnie to było niewyobrażalne. Kiedy ja do takiego etapu dojdę? Jeden rok, drugi, czwarty, piąty, ósmy, dziesiąty i ledwo i wreszcie minęło te 10 lat. Nie wiem, jakby różdżką odjął i fajna zaczęła się wtedy dopiero zabawa. Tak naprawdę to MMA zaczęło mnie bawić od 3-4 lat, kiedy wchodzę 3 razy 5 minut i tak jak dzisiaj, ja się nie zastanawiam, czy to będzie pierwsza runda, druga, trzecia. W głowie już jest ułożone, ciało się nauczyło, wytrzymałość się zrobiła. Myślałem, że to zrobiła tam 2-3 lata i będzie. Nie! 13 lat zajęło mi to, żeby wchodząc do klatki nie będę się zastanawiał. Pierwsza, druga, trzecia runda, skończę te 3 rundy, trochę zmęczę, odetchnę i będę robił wywiad. To jest dla mnie nagroda wystarczająca. A walka z Michałem Materlą też jakimś rodzajem nagrody jest, jeśli chodzi o twoją przygodę z MMA? Wiesz co, nie traktuję tego, tylko po prostu padła fajna propozycja, Michał kiedyś rzucił, a może byśmy się sprawdzili, a że MMA jest to tak zwane mieszane sztuki walki, jest tam wszystko możliwe, więc różne kategorie wagowe się mieszają, no i fajne wyzwanie dla mnie, sportowe, bo Michał jest jednak naprawdę dobrym sportowcem w tej dziedzinie, no i fajne wyzwanie sportowe dla mnie będzie, no nie jest to między nami aż tak duża różnica, ja się mierzę ostatnio z zawodnikiem, który był 40 kg cięższy. Ja będę teraz 15 kg cięższy od Michała, więc nie jest aż tak strasznie. Ja się musiałem zmierzyć z zawodnikiem, który 40 kg cięższy ode mnie był, więc Michał się będzie musiał zmierzyć z zawodnikiem, który ma 15 kg więcej. No i tak jak widzieliśmy, wszystko się zdarzyć może. Może będę znokautowany, może Michała wymęczę. Nie wiem, to jest MMA, wszystko się zdarzyć może, a Michał też dobrze wie, że no już trochę tego doświadczenia ma, no i trochę pokory musi być. Z mojej strony na pewno bardzo duża pokora jest. Nie wiem jak z Michała, nie jestem w jego głowie. Maciej Kawłowski powiedział, że Mariusz się zmienił. Mariusz teraz będzie chciał swoje wyjaśniać legendy. Najpierw Michał, potem Mamed. Na wszystkich się zgadzasz, co to się zmieniło, że chcesz mistrzów KSW jednego po drugim brać. Wiesz co, nie, po prostu tak życie się układa i takie są fajne propozycje. Po prostu rynek tego wymaga, żeby takie zestawienia były. Nie, że ja chcę bić się z legendami lub cokolwiek. Tak po prostu samo życie układa się. Gdybyśmy kiedykolwiek zapytał się, czy ja z Jurasem wyjdę, nie, to po prostu wyszło samo z siebie. Była tam jakaś po prostu zawirowanie na początku z Bombardierem, Juras mówi, to ja wyjdę. No to ktoś po prostu podłapał, czy ja podłapam? Dobrze, dawaj. Włodarze KSW, a może? Tak. No i tak fajnie się zaczęło. Któryś z chłopaków rzucił, a może z Michałem będzie, bo Michał dobry zawodnik, normalnie waży koło 100 kg. No to ty, Mariusz, troszeczkę rzucisz, no i może się spotkacie. Dlaczego nie? Do odważnych świat należy. Powiedziałem tak, Michał mówi tak, no to wchodzimy. No właśnie, wchodzicie i tak jak się patrzy na oceny, tak jak gdzieś tam jak się tak analitycznie niektórzy przyglądają tej walce, mówią, no jednak tutaj chyba więcej atutów ma Michał Materla, co na to Mariusz Pudzianowski.
Oczywiście, że Michał technicznie jest lepszy ode mnie, wszystko, ale ja potrafię odnaleźć się w każdej płaszczyźnie. Nie jestem mistrzem boksu, ale znokautować potrafię. Nie jestem mistrzem parteru, ale potrafię ubić. Nie jestem mistrzem zapasów, wywrócić potrafię dobrze. W jiu-jitsu orłem nie jestem, ale spode mnie ciężko jest wyjść, więc odnajduję się na każdej płaszczyźnie w mniejszym, większym stopniu, ale daję sobie radę, więc jak ktoś mnie lekceważył, proszę bardzo, no cóż mi to mówić, ja po prostu wejdę, swoją robotę zrobię, a wynik zobaczymy, jaki będzie. Tak patrząc na to, jak trenujesz, jak się przygotowujesz, czasami tak sobie myślę, kurczę, że mu się chce o tej 5 wstawać, bo to nawet jak widzę, 5:45, jakieś przebieżki poranne, bez względu na to, jaka pogoda, to jest tak, że rzeczywiście chce ci się aż tak wstawać, czasami masz takie wątpliwości i myślisz sobie, kurczę, no może nie dzisiaj. Wiesz co, ja to robię od 12 lat, ja nie robię to akurat od 2 lat, ja to pokazuję. Po prostu nie zdawałem się sprawy, że naprawdę kibice, ludzie będą chcieli, ja to robię od 15 lat. Od kiedy przeszedłem do MMA, zawsze wstawałem 6 rano i biegałem, tylko ja tego nie pokazywałem, tylko ktoś mówi, a weź rzuć. I oczywiście na początku było, po co to, ty jesteś monotematyczny, czy to poniedziałek, czy to piątek, czy to 1 października, czy to 1 grudnia, czy to 1 stycznia, pójdzian w koło to samo, 5-6 kilometrów przebieżka, mróz, śnieg, minus 20, deszcz, pójdzian dalej idzie, tak jak Forrest Gump, Forrest biegnie, biegnie, a pójdzian znowu, biegnie, biegnie, 5 rano pójdzian biegnie, 6 rano pójdzian biegnie, niedziela Pudzian biegnie, no i co? No i Pudzian, co wymyśliłeś? Nic nie wymyśliłem, 6 kilometrów. No i 6 kilometrów, 3 razy ciężarki, 30-40 skłonów brzucha, delikatne rozciąganie, przeciągnięcie beczka z wodą, idziemy do pracy do 7. I tak jest cały czas. To nie jest to, że ja wychodzę, ktoś po działance nagrywa, a ja mówię, aha, minus 20 on sobie nagrał, tydzień wcześniej, deszcz pada, szwedkę założył, no to sobie nagrał, prysznic sobie puszcza. Nie, rzeczywiście tak jest, ja wstaję 5:15, 5:30, wyskakuję, biegam. Czy to jest minus 20, minus 25, czy to deszcz pada, czy to wichura jest. Ganiam się z sąsiada psami zazwyczaj, ale muszę chyba z nimi porządek zrobić, bo już po prostu nie mogą się przyzwyczaić od tylu lat do mnie. No i ciągle taka po prostu zabawa. Par razy orła zaliczę, bo ślisko jest, ale ja dalej idę systematycznie, mozolnie, pomału idę. No tak jak widzicie, żebym był w tym MMA i żeby mnie potraktowano normalnie, nie śmiano się ze mnie, ja musiałem na to pracować 13 lat. Codziennie rano, godzinę, wieczorem, półtorej do 2 godzin. I tak przez 13 lat. Życzę powodzenia każdemu, żeby wytrzymał tylko 5 dni w tygodniu. 13 lat, tylko jednego. Już nie mówimy o tym, co było przed MMA. Życzę powodzenia, żeby każdy wytrzymał 13 lat. Wstań o 6 rano, biegaj rano, idź wieczorem na trening. Nieważne, chcesz, nie chcesz, wstajesz, robisz. Idziesz, ciężko idzie, boli, ty idziesz dalej. Boli, idziesz dalej. Życzę powodzenia każdemu. I tej wytrwałości. To takim, no właśnie, a propos tej wytrwałości, no tak on jest tylko, Mariusz, zapytam cię o to, co cię motywuje, bo tak naprawdę masz wszystko, masz dobrze prosperującą firmę, w Strongmana osiągnąłeś wszystko, w MMA spełniłeś się, jesteś docenianym już zawodnikiem, dłużej się tym zajmujesz, co Mariusza Poźniowskiego motywuje, aby wstawać rano i robić to wszystko, bo przecież nic nie musisz. Zgadza się, nic nie muszę. To, że posiadam parę milionów czy parę dziesiąt milionów na koncie, to są tylko puste pieniądze. To, że stoją w garażu kilka Mercedesów stoi, czy jeszcze wiele innych takich gadżetów, no to wszystko takie puste, jest mnie bardziej cieszy to, że sobie wstanę, mam tą motywację, rano sobie wstanę, ja nic nie muszę. Po prostu, gdy mam ochotę, to wsiadę sobie na motorówkę, popływam. A gdy mam ochotę, wsiadę sobie do Ferrari, bo stoi, wystawię z garażu i pojadę. Czy mam ochotę ciężarówkę, wyjeżdżam. I to mnie chyba po prostu bardziej bawi. Także sobie spokojnie wstaję i nic nie muszę. A to właśnie, że nic nie muszę, to bardziej mnie napędza. Ja już nic nie muszę. Za plecami mam taki po prostu bagażnik tego wszystkiego, że nie muszę pracować. A to, że nie muszę, jeszcze bardziej chcę. To już na koniec zupełnie zapytam. Jeśli chodzi o walkę z Michałem Materą, to jest właśnie taka walka, która cię dodatkowo motywuje, bo też w tej walce w sumie już nic nie musisz. Wychodzisz po prostu, no bo to jest taka walka, która gdzieś tam, tak jak mówisz, taki dodatkowy pojedynek? Wiesz co, nie, chcę po prostu sobie udowodnić, chcę sobie po prostu siebie sprawdzić, na jakim etapie jestem i czy ta moja wydolność, czy to, że na treningu zajeżdżam 2-3 chłopaków po 100 kg, to jest tylko trening, a wchodząc do klatki to jest zupełnie co innego i zobaczę, na jakim etapie jestem, tak po prostu dla sprawdzenia sobie, tak jak powiedziałeś, ja już nic nie muszę. Tylko po prostu się dobrze tym sportem bawię. Ktoś powie, a to jest zabawa. Tak, to jest taka ciężka zabawa. Nie dla każdego, kto po prostu nie ma charakteru, nie poradzi sobie. I na pewno bolesna, bo wiem, że z Michałem łatwo nie będzie. I mogę powiedzieć, że to będzie przedsmak tego, co było z Giant Silvą, czyli 5 razy 3.
O ile po prostu ktoś kogoś nie ustrzeli w pewnym momencie, no ale no Silva, z tego co dobrze pamiętam, dobrym bokserem był, no dobrym stójkowiczem jest, no i nie mógł mnie za bardzo ustrzelić, gdzieś tam przytańczyłem parę razy coś tam, ale nie mógł mnie ustrzelić. Michał znowu inną ma swoją dobrą dziedzinę. No zobaczymy, jak to się potoczy. Na pewno dobra wojna będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.